Znajdujemy się dzisiaj na sali drugiego LO w Dzierżoniowie, na którym odbywa się w tej chwili turniej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku wspieramy tą akcję i dzisiaj rozgrywamy wewnętrzny turniej dla najmłodszych roczników. Zorganizowaliśmy dla rocznika 2017, 18 i 16. To jest zabawa. Tutaj nie mamy żadnej punktacji ani jakiejś tabeli, tylko po prostu dzieci grają, a na zakończenie otrzymają pamiątkowy medal. Staramy się to połączyć właśnie, żeby też były działania na rzecz po prostu społeczności, całej naszej społeczności. Wyszłam z puszką, to od razu biegły, żeby wrzucić parę groszy właśnie do puszki, żeby dostać serduszko. Myślę, że ta świadomość dzielenia się właśnie od najmłodszych lat trzeba tutaj wpajać w dzieci, niezależnie jaka to byłaby inicjatywa, żeby właśnie dzieci potrafiły otwierać swoje serca dla innych ludzi. Bardzo duże wsparcie rodziców, dziadków, robimy to wspólnie. Ja się cieszę, że właśnie jest taki duży odzew rodziców, że przyszli dzisiaj na ten turniej, za chwilę będą licytacje. Liczę na to, że też będą hojni, będą otwierać swoje serca na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na licytację mamy dwie piłki. Jest to piłka też właśnie z turnieju charytatywnego, podpisana przez wielu znanych piłkarzy. Druga piłka jest to piłka przekazana przez MZK z Lechii Dzierżoniów, gdzie podpisali się wszyscy zawodnicy pierwszej naszej drużyny. Jest koszulka z Zagłębia Lubin Mroza i mamy również voucher na trening indywidualny zawodnika Lechii Dzierżoniów, a naszego trenera Marcina Orłowskiego i wiele drobnych gadżetów klubowych, jak proporczyk, czapki, getry i tym podobne. Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w naszych turniejach, do wspierania nas. Oczywiście też zapraszamy do najbliższy turniej, który organizujemy już 17 lutego pod Balonem, później 9 marca na 20. Memoriał Sławka Harafa. To najbliższe nasze wydarzenia.